kompas, anti-icing i docker. Pomieć. Podkreślić pytanie. Przyjął. Samik wiesz gdzie anti-icing włączyć? Komandir, weźmy jeszcze pytanie podkreślone. No tak, wiem. A pitota, te rurki, ogrzewanie? Czyli tam prędkością jak nie wariowa? Będę włączył zaraz. Troszkę ostatnio nie działa, nie? Jeżu, z boru. Po rusku do mnie gadają. Ty, a można chociaż skórkę zmienić? Nie. Ostatni... chyba szedł. Gdzieś było ogrzewanie silnika chyba też, nie? Czy tylko pitota? Jest, koło fuela. Okej, dzięki. Nazywa się anti-icing. Chomik, jak dzisiaj kurwa nie będzie z tobą kontaktu, to cię osobiście zestrzelę. Nie, nie, wtedy to był błąd w sztuce. Już wiem, dlaczego mi nie chciał odpalić na tym lotniskowcu. Miałem światło włączone, mi się może baterię rozładowała się bateria, ja ci to mówiłem chyba z 15 razy w ciągu tej godziny czy pół godziny, jak stałem tam obok śmigłowca i gadałem do ciebie, a ciebie nie było. A. Mówiłem ci, wygaś światła, bo rozładujesz baterię, a ty nie było cię. Potem ci chciałem sprzedać motyw, żebyś podłączył się pod ground power i odpalił. Ale już leciałem na ten lotniskowiec i powiem szczerze, nie zajmowałem się tam, co się dzieje. Myślałem, że wystartowałeś. No, po chwili. Komu psy ujadają? A czy się pytanie? Malu, ciebie? Nie, nie no, mam psów. Viper. Strzelaj, kurwa. Dwójka do kontrolnego zawisu. Zostajemy na TES-ie czy na radio? Na radio będziemy. Na 30? Na 30, dokładnie. Boże, jaki tam... Radio, czek. Dwa... Ile? Dwa, pięć. Ile tam był ten AWAX? Dwa? 121? 121 i 129 lotnisko. No to my nie możemy dwóch naraz, ale na razie lotnisko. Najpierw 129, mamy być na tak, lotnisko, wiem. Później... Mal do kontrolnego zawisu. A może najpierw sobie rozkręcę silnik. Dobra, wchodzę na radio już. W razie co na TES-ie to mnie połkujcie, to będę słyszał, że coś mnie połknęło chyba. Albo wiadomości mi piszcie, cokolwiek, będziecie chcieli zwrócić moją uwagę. Ewentualnie przez siebie nawzajem. Sound muted. Springman, radio test. Przypominam o wykalibrowaniu kompasów. No i najlepiej byłoby też włączyć wysokościomierz radarowy. Minimum na 50, nie, 75 stóp. Jak go włączyć?
górny panel spójrz. Jak masz te wszystkie bezpieczniki z tyłu, to za nim jest taki jeden pierdolnik, co możesz przełączyć do góry, w stronę tyłu śmigłowca. I potem na wysokościomierzu radarowym lewą gałką pokręć, tak żebyś miał 75 i prawą, żebyś miał 150. To się powinien pojawić zero zielono po chwili. Żebym ja to wiedział, który to jest radarowy, kurwa, wskaźnik. A wiesz, gdzie obserwujesz zawsze temperaturę gazów wylotowych? To jedź tam, gdzie masz prędkościomierz, po skosie na lewo, to jest właśnie wysokościomierz radarowy zaraz. Dobra, mniejsza z tym. Na ile? No tak 75 mniej więcej, powyżej tej pierwszej, dłuższej kreski w połowie. Jedynka do zawisu kontrolnego. Czyli w połowie... 0, 1 to tak w połowie, tak? Nie, bo w połowie masz te 50, nie? Tą dłuższą kreskę. I potem masz 60, 70 i 5. Mniej więcej, te dwie małe kreski. Ja wiem, mam je tak ustawić na to samo? Nie, tą drugą ustaw na 150. Dobra, gotowe. Dobra, jeden gotów. Jak się kalibruje kierunkowskazówka? Słuchamy. Słucham, brato. Prawym pokrętłem. Chodzi ci o kompas, ten HSI, tak? Tak, 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 tak. Prawym pokrętłem kręcisz i żebyś miał to samo, co na magnetycznym. Okej, dzięki. Tam w prawym górnym roku pojawi się połowa krzyżyka i połowa takiej białego okręgu, nie białego, białego koła. To jest dobrze wykalibrowane wtedy. Na Sukumi stoimy, nie? Jak dobrze pamiętam. Tak. Dwa gotowe. I to jest 129, bo nikogo nie słyszę, żeby się zgłaszał. A ktoś jechał przed chwilą do pasa, czy tam po pasie nawet. Krzychu do uchatku. To masz niewłączone, bo teraz Krzychu no, mówię. No, słucham cię, Krzychu. Spring dojebałem, kurwa, nie sugerujcie się tą masą. Ja też was to 29 nie słyszę. Czekaj, czekaj. Cicho, cicho! Słucham cię, Krzychu, jeszcze raz, bo mi przerywał. Nie patrzcie na mapę, bo zapomniałem jednostek wrogich wyłączyć. Nie psujcie sobie zabawy. Kurwa. No dobra, postaram się, bo ja zazwyczaj, wiesz, sobie wyznaczam azymut, ale okej, spróbujemy. Lećcie tylko z tym kursem, dobra? No, będę musiał podglądać kurs, ale okej. Okay. No bo wiesz, ja nie mam jak określić, czy poleciałem 30 mil, czy 35, nie? No dobra, spoko, zjebałem, no trudno, no replaya najwyżej polecimy. Powiedz mi, tam jakieś dymy są w tych miejscowościach, czy coś? No, będą. W każdej, tak? No, nie ten, będziecie wiedzieć. Dobra, to będziemy się starać nie patrzeć na mapę. Dobra, teraz można mówić. Loty Czajka 1
2, Czajka 1, 3 czekają na zjeździe D, hold short. Czekamy na prowadzącego. Oj Boziu, teraz mi powiedzcie, gdzie jest pas, żebym nie spoglądał na mapę. Z lewej strony mamy 30 i chyba dobrze było startować od lewej do prawej, bo wiaterek mamy z zachodu. Z prawej do lewej mamy wiatr. No, od lewej do prawej by było najlepiej. Dobra, czyli w lewo muszę lecieć do końca. No dobra, okej, to zgłaszam nas i będę zgłaszał gotowość. Grupa. Poczekaj, bo gotowa, pas jest chyba zajęty. Ta droga zajęta jest przez ósemki chyba, kołowania. No dobra. Ale to tutaj przed nami jest zajęta droga. My możemy podkołować tędy przy nas tutaj. Z lewej strony maksymalnie do końca. A, dobra, dobra, tak, tak. Grupa UH1 pod lotem do pasa 30. Ty, to jest pas 30? Tak. Dobra, bo już myślałem, że się zbłaźniłem, bo powiedziałem, że do pasa 30. To ja się wznoszę. Nie wyczaiłem. Ups. Też mi się tak wydawało, ale mnie zmyliło to, że tam jakieś światła idą. Rozumiem. I teraz jak zakręcicie, będzie pierwsza w lewo, nie? Mhm. Teraz to już widzę, nie? On się tutaj się ten siwy naprawia, także lećcie dalej. Wow, uwaga, na drodze kołowania jakieś śmieci leżą. Możecie tutaj zjechać, ale tutaj ostrożnie, bo tutaj my stoimy z kapitanem na... po prawej stronie, po lewej stronie jesteśmy, nie? Także mińcie nas trochę i... Wy czekacie na siwego, tak? Tak, po prostu nas mińcie i startujcie. Przyjąłem. Tutaj kapłan ready. Ty, włącz podświetlenie wirników waszych, żeby was tam nie postrącali. Włącz podświetlenie wirników. Oświetlenie nawigacyjne, Boże, kapitan, włącz. Żebyś był widoczny. Prawe schody, panowie, słuchatek. 1-0-6. Układ. Rozrzeszaj rulenie na polosu 3-0. 1-0-6. Uwaga, bo szarpie.
109. Człowiek, to włącz się od nowa. Wyłącz auto, ten wyłączenie i włącz się od nowa. 4 na pozycji. 5 na pozycji. Viper? Na wjeździe B. No jadę, Trevor. Okej, dobra, nie. Minąłeś na skalę, zawróć. Słyszałem 2, 4, 5 na pozycji, ale trójki nie słyszałem, więc wolałem zapytać. Bo trójki nie usłyszysz, bo jest 1, 2, 4, 5, 6. Bo Viper tak wymyślił. No możemy się zgłaszać po kolei jak. Czyli ty jesteś szóstka na listu Viper, tak? No jestem szóstka, ale jak będzie wygodnie, to zgłaszajmy się normalnie, tak? Mówię tylko o callsignach o opisywaniu. Mal jesteś czwórka, chomik jesteś... Nie, mal jesteś trójka, chomik jesteś czwórka, Viper piątka. Może uważaj tego śmigło, nie pierdyknij, kapie siwe. Dobra, robi się nerwowo, więc dobra, kapitan, będę tam, odchodził. Wiesz, wyłącz, uwaga, włącz po podniesieniu będziecie mieli wiatr z lewej strony, tak widzicie, śnieg jak leci, będzie gówno tak totalne. Trzeba było go... Więc żebyście się nie powspadali na siebie, nie? Podnoszę, idę do przodu od razu i dam znać, kiedy będę skręcał na stowę. Dwa w powietrzu za tobą. Cztery w powietrzu. Trzy w powietrzu. Grupa w powietrzu. W prawo na heading 100. Teraz. Cztery śmigłowce, 5 śmigłowców UH-1 po starcie. Zajmę lewą, nie? Czy prawą? Zajmę lewą. Suchumi radio, grupa Czajka, zajmujemy pas 3-0 i w godowości startujemy w kierunku północno-wschodnim. 1-1-3, zarulujcie na stajanku. 121 było, nie? Do przyłączenia się. Potwierdzam. Kurwa, skręciłem. Jak się ten nasz lot nazywał? Kto mi tam te ruskie literki jeszcze raz przeczyta? Magic Voroboy. Go ahead. Po starcie z Sukumi kierujemy się z kierunkiem 130 mil od lotniska. Rozejm, mam was na radarze. Dzięki. Dobra, jak tam chcecie, to możecie się na Magica przełączyć. Dobra, plan jest taki, że będziemy szli nisko, tak jak było w założeniu. A widzę, że na razie jest góra przed nami, więc sobie damy spokój ze zniżaniem. A może zwolnić, bo lecę 100.
120 i nie mogę was dogonić. Przyjął, zwalniam. Do stówy zwalniam. I wyłączam antykolizyjne. Mamy już 95. Korekta lekko w lewo. Grupa Czajka, dwa śmigłowce Mi-8, trzeci do nas będzie dołączał po wylocie z lotniska Sukumi. 200 metrów kierujemy się na północny wschód. Znowu korekta w lewo. Potem mamy 229, 8,8 mili, jakby co. Kolejny po tej wiosce, do której teraz lecimy. Punkt. Te góry nie były 30 mil od lotniska, nie? To będzie jeszcze za tymi górami, jak dobrze mi się wydaje, Dante. No ja nie znają. Nienawidzę. Ja słyszałem, że tu opelotki mogą być w rogu, więc... No właśnie, dlatego się zastanawiam. Zastanawiam się właśnie, czy przelatywać nad tymi górami, czy okrążyć tą górę i potem skorygować kurs. No wiesz, jak się kończyło, takie przelatywanie nad górami. No to w takim razie już teraz powinniśmy pójść nisko. No i trochę dzwonić przede wszystkim, bo nadal gnia się tak do przodu, że dogonić nie można. Ja mam stówę. Nieważne, ile masz, można tak dogonić kierownik. No dobra, zwalniam. Uważaj, Dante. I przy okazji... Zrobię jakieś 500 z obniżania. A ja dla waszej informacji powiem, że jednak strzelców mi się nie udało zabrać. No, nikomu się nie udało. Hmm.
No kto wizory? Kto leci? Ja mam na noktowizorze. Mam nadzieję, że żadnych rakiet nie będzie, bo nawet flar nie mogliśmy zabrać, nie? W razie co, jakby był ostrzał, będzie break left. Chomik? Jestem. Jak zaczną do ciebie strzelać, to powiesz co? I co zrobisz? Jak break left. Potwierdził. A, to nie słyszałem. Potwierdzam. Chomik, zrywa ci trochę radio. Dłużej trzymaj PPT. Dobra, odebrałem. Rączki mnie bolą. Dante, jak tam twoje po wczorajszym locie? Dziękuję, dobrze. Oglądaliście nasze wyczyny? Nie. Ale widziałem, że dostałem lajka na streamie i się zastanawiam od kogo. Na tym streamie, gdzie było, wiesz, starting soon przez 90% streama, a potem jak włączyłem DCS-a, to wywaliło streama. Nie ma za to. Okej, dzięki. Tak go wyrzuciłem. Muszę rozkminić tego OBS-a, bo jak włączam streama, to mi wywala jakby sterownik, ten kodek do streamowania. Muszę albo zaktualizować sterowniki karty graficznej, albo pokombinować coś tam. Ja ci nie pomogę, bo to jest dla mnie czarna magia. Tam w OBS-ie masz do wyboru kodek właśnie, możesz spróbować innym tam. Wiem, tam wiem, a ja tam zalecali, że niby wybrać ten New NVD, ale prawdopodobnie muszę zaktualizować po prostu sterowniki karty, żeby ten New współpracował z nią w pełni. I tak muszę zaktualizować, więc wiesz, bo mam jeszcze te starsze tam sprzed 2 miesięcy.
używam tego nie studio. Tego zwykłego. Nie Streamlaba, tylko ten normalny OBS. No ja mam studio. W sensie masz ten Streamlaby, tak? Co tam ci jeszcze to Streamlaby dogrywa? Nie, ja mam studio. Aha, czyli ten pojedynczy, samoistny DC, OBS, tak jakby. Tak jest. No, to ja też tego. Idę jeszcze niżej. Ale z tego co mi wiadomo, to dzisiaj też mamy chyba dużo lotu, nie? Ponoć. Znowu będzie tak, że oni wylądują, a my jeszcze będziemy lecieć. Nie, bo oni to też śmigłowce. Ale Mi-8 są szybsze. Racja. Około 60 mil. Ofiarowie czekają na nas. 3 mile do punktu podjęcia. Aż jestem ciekaw, gdzie to jest. A ja jestem ciekaw, jak mi się zakończy dzisiejsze podejście do lądowania. Riparinio. Teoretycznie to powinno być albo gdzieś lekko na lewo od nas, albo to ta wiocha powinna być, ale coś nie widzę, nic żadnego flara, dymu, czegokolwiek. Mal, ja jestem przed tobą. Pamiętaj, że ja byłem zawsze twoim przyjacielem. Break, break, break. Godzina 1:30, smoke. Skręcam w prawo. Prostuję i potem będę... Lewe schody poproszę przejść. Będziemy wychodzić prosto na miejsce lądowania. Dwa wykonuję. Trójka wykonuję. Czwórka wykonuję. Piątka. Widzicie smoke, tak? Trójka potwierdza. Dwa. Na godzinie pierwszej teraz. A, ty nie widzisz, bo no, bo my ci zasłaniamy. Powoli zaczynam już zniżać i zwalniać, nie? I skręcam w prawo. Piątka, potwierdzam, widzę smok. Uwaga, bo prędkościomierze będą wariować, jest mocny wiatr. Wiatr z prawej do lewej, jakby co, kontrolujcie. Baga, ciężko ocenić od wysokości przy tym śniegu. No dalej, te głupie gogle. Dwa na ziemi za tobą, po lewej. Trzy na ziemi. Cztery awaryjnie na ziemi. Awaryjnie? Śmigło ujebałem. Okej. Okay.
piątka, prawie to samo. Zobaczyłem, że on tak samo dęba, ale żyje cały. Dobra. Piątka, zabierz oficerów na pokład. Całej grupy przed startem będę obracał śmigłowiec pod wiatr, dopiero wtedy będę startował. Dwa przyjął. Trzy. Pięć. Marzik na pokładzie? Zacznę obracać powoli w prawo. A jeszcze biegnie jeden. Po starcie, które schody? Tak, jesteśmy i potem będziemy robić zakręt w lewo. Już obczajam bodajże 229, ale sprawdzam kierunek jeszcze raz. A zakręt też będzie krótki. Piątka, descent na pokładzie. Przyjął 5, przygotuj się do startu. Chomika zabierzmy. Powtórzę sprzęt. 3-4, ty tam już możesz się, wiesz, przepakować do śmigłowca Mala na przykład. A jak ma to zrobić? Opuściłem śmigłowiec. Ma przejść po prostu fizycznie. A nie da się pobrać tak jak ty mnie kiedyś? Nie, nie da się pobrać tak jak ja ciebie kiedyś. Dobra, jak gotowi, to uwaga, będę od razu podnosił i szedł na prost, za 3, 2, 1. Dwa w powietrzu. Trzy w powietrzu. I zakręt na 229, czyli delikatnie w lewo. Włączam nokto. Idę nisko jakby co, żeby tam za bardzo nie wystawiać się, nie? Na granicy bezpieczeństwa, trochę powyżej czubków drzew. I zwalniam specjalnie dla ciebie Viper. I landing lights wyłącz. Oj, wszystko wyłączę teraz już. Ale zaraz będziemy lądować, bo to ile? To 8 mil? Tak, ale po drodze mogą być te opelotki.
jaki mamy kurs, bo nie widzę w tym głównie. Bardziej w prawo, dobra. Teraz powinno być dobrze. We are going dark. Pomysł z wyłączeniem kolizyjnych jest moim zdaniem beznadziejny. Ja was nie widzę po prostu. No kto widzę też nie? Też również po jakimś czasie mi znikasz. No dobra, to je włączę. Na steady. Znaczy nie kolizyjne, nie, tylko... Nie pozycje, tylko no, antykolizyjne włącznie, nie pozycyjne. Wiem, ale jak ja lecę na noktowizji z antykolizyjnymi, to mam białą ścianę co chwilę przed sobą, bo mi to światło się odbija. Dobra, to nie, to włącz tamte światło, dobra. Wow. Dante, moja godzina 11.30, mnóstwo dymów? Nie widzę. Przyjął, za chwilę powinien zobaczyć. Wyglądają jak drzewa z oddali, ale raczej to są dymy po płonących pojazdach. Schodzę praktycznie do gleby. Dwa za sobą. Informacja wedle uznania w tej chwili już. A to nie jest nasz punkt podbioru tutaj po lewej? Powiem ci, że nie wiem właśnie, widzę jakieś bunkry, jakieś te, ale żadnego dymu ani jeszcze informacji nie było, nie? O szpiegach czy tam o czymkolwiek. Za to widziałem mnóstwo dymu na lewo. No to nie będzie tam, gdzie dym? Kurwa, te dymy to wyglądają jak zniszczona miejscowość. Wolę się nie wychylać, żeby nie oberwać zaraz. Jakieś opeloty. Idę pod drutami w rejonie. Gówno widzę tak naprawdę. Dobra, jest 3 mile do podjęcia. Świetnie, teraz trzeba się trochę wznieść, bo są druty kolejowe znowu. Za nimi normalne druty, uważaj. Tak, widzę właśnie ten slalom gigant pionowy. Korekta lekko w prawo. Boję się tego śniegu. Chyba przed nami już widzę. Tak, widzę jakieś chyba pojazdy, czy to drzewa są. Nie, coś jest między drzewami, jakieś mniejsze rzeczy, pewnie pojazdy. Ale dymu nie widzę jeszcze.
Boziu. Gówno, tu nie ma pojazdu. Kuźwa, no dalej, bo już 3 mile były. No, tu się kończy nasza zabawa, muszę iść w górę. Bo mi się los skończył. Chyba ci się zaczął. No, jedno i drugie w sumie. Ktoś ma tam lepszą widzialność na lewo? No, na prawej stronie dymu nie widzę. Dobra, idę w lewo lekko. No, tylko tam są te dymy, wiesz, płonących pojazdów. Nie chciałbym się tam wpierdolić na coś. Jest, chyba widzę jeden pojedynczy dym. Dobra, za mną. To wygląda jak taki zwykły. Komu przeszkadza lądowanie z wiatrem w dupę? Zielonie przeszkadza. No bo mamy wiatr w dupę, idziemy prosto na te lądowiska, nie? Czyli ja już zaczynam zwalniać i staram się trzymać wysokość. Staram się, to jest pojęcie względne, nie? W tym przypadku. Ślizgiem. Jeden na ziemi. Zatrzymany. Ziemi, przepraszam, ale to co robił? Uważaj, trójka. Dobra, jesteś spokojny. Jesteś 20 metrów na ziemi. Za mocno? Siedzisz? Ja już myślałem, że jestem na ziemi, wiesz? Nie, byłeś tak 20 metrów nad, bo ten śnieg przeszkadza mocno na to widzi. Prawda. Dobra, Mal, podejmuj żołnierzy. Oni są z naszej prawej, będą biegli. Czwórka, Viper, jak nie chcesz, to nie musisz lądować. Możesz sobie gdzieś tutaj powisieć w powietrzu. Ale to są dwa oddziały, 4 i 6. Biorę czwórkę. Dobra, Dante, bierz szóstkę. Jestem na ziemi prawie, no. No to sobie wyląduj jak możesz. Tylko żeby nie urwał śpiku ani nic. Najlepszym się zdarzy. No pewnie, że tak. Ale jednak ładnie. Ale lepiej wyłączyć światła do lądowania, bo wtedy nie odbija tak. Na ziemi jest, no? Ja nawet teraz zapomniałem ich włączyć. No jak to widzę, wszedłem do końca. Ale masz włączone cały czas. Światła do lądowania? Nie.
Nie, on ma te, my mamy stroboskopowe, a on ma stałe, standby. No. Wierzyliście wszystkich, tak? To nie ma nic dla mnie teraz. Tak, na kolejnym punkcie ja będę podbierał i to powinien być ostatni punkt. Ty już masz na pokładzie swoich. Dante, ja będę czekał, aż ty wylądujesz. Dobry start to jest. Dobra. Biegną tutaj panowie. Tak, biegną. Czekaj, biegną dopiero. Wiem, ale sprawdzam kierunek w międzyczasie, w którym mamy lecieć. Tak? 192 i jeszcze krócej, 6 mil, tak? No i na pokładzie. Dwa pełne. 192, dobrze. Ktoś potrzebuje chwili przerwy? Okay. 192 to jest mniej więcej na naszej godzinie trzeciej, a że teraz lądowaliśmy z wiatrem w dupę, to będzie trzeba się obrócić i potem zakręcić w lewo. Także ja obracam śmigło. W prawą stronę obracam. O tak mniej więcej. No ciężko mi będzie zobaczyć, kiedy Dante będzie w powietrzu. Dante, będziesz mi musiał powiedzieć, jak nade mną przelecisz. Przyjął. I Springman 2, cię proszę, jak wystartujesz, to nie leć od razu pełnym gazem, bo nie można cię dogonić. Przepraszam. Wybaczam. Dobra, to jedynka. Zaczynam teraz. I skręcam od razu na 192 w lewo. Dwa w powietrzu, mal może startować. Przewody przed tobą na twojej wysokości. Dzięki, jeszcze nie mam noktowizji. Teraz dopiero widzę słuchaj. Trzy w powietrzu. Cztery w powietrzu. Schodzę znowu nisko, nie? Dwa za tobą. Już chyba nawet widzę stąd. Szedł między drzewami tam na te miasto przed nami na 12. Zwolnij, bo mal się będzie pieklił. Ja jestem spoko. Ale mal jest spoko. It's okay to be mal. Dante, nie podlizuj się, bo i tak w ciebie wlecę. A czy po tym, co teraz robiłem przy lądowaniu, ale muszę pamiętać światła landing lights muszę wyłączyć, tak mnie oślepiły, nie wiedziałem gdzie jestem. Znam ten ból. No ja miałem to samo, mówię ci, że ja myślałem wtedy, co Springman powiedział, że mam 20 metrów, ja myślałem, że ja już jestem na ziemi. Ja mam dokładnie to samo, tylko że ja już wiesz, zakładam. Po radarowym mniej więcej patrzę. Ja nie będę włączał teraz światła.
Albo wyłączę noktowizor. O, wolę na noktowizji jednak lądować niż w ciemnościach ze światłami. Widziałem błysk z prawej. Spoterzy, wszędzie ich pełno. Gleba. Formacja wedle uznania, kierunek 190. Ostrzeżenie OPL. Tak, właśnie dlatego mówię gleba. Gdzieś śmiesznie, bo za chwilę zostanę sankami. Właśnie zostałem sankami. Duże sanki napędzane wirnikiem. Jest chyba wystarczająco nisko, nie? Kurwa, miasto. Idę w prawo, między drzewami, między miastem. Za tobą. Bo bym się kurwa nie nadział na jakąś opelotkę tam na dzień dobry. Zaraz za tymi drzewami idę w lewo. Dwa za tobą. Trzy. Tylko ja mam takie wrażenie, czy się robi jaśniej. Muszę się przebić nad drzewami niestety, wiernikiem. I w dół. Gdzie jest ten dym jebany? O Boże, ktoś widzi dym? Z prawej dym, dobra. Godzina pierwsza mniej więcej. Zgubiłem was, jeszcze mi coś zaczęło tak szarpać, że... Viper, leć 192, jak wylecisz między jakby częściami miasta na dużą polanę, to na godzinie pierwszej powinieneś widzieć czarny dym i nas. To też są dwie grupy, a to śmieszne. Dobra, ląduję znowu lekkim ślizgiem. Poniżej 60 węzłów, jakby co. Delikatnie z ruchami drążkiem. Dam te po lewej stronie, jeszcze po prawej. Po lewej. Jeden na ziemi. Czterech ludzi do podjęcia. Wezmę ich wszystkich. Czekaj, sześciu ludzi. Ale tak czy tak ich. Dwa na ziemi przy tobie, po lewej. Trzy na ziemi po lewej dam tego. Ciemajdy biegną.
skreślam kolejny kierunek, czekając na tych dwóch ostatnich. Kierunek 309, radio latarnia 995, odległość 28. Tak jest, właśnie to chciałem powiedzieć. Latarnia? 295? Dobrze zrozumiałem, latarnia? 995. Ach, 995. Ale na razie jej chyba nie łapię, bo słyszę szum w radiu, a ustawiłem ją na lotnisku, nie? Nie łapię, ja mam to samo. Mi na 1000 łapie. Zaraz zobaczę, czy kierunek dobry złapie. Dobry kierunek. Na 1000 jak ustawicie, łapie radiolatarnię. Trójka mam. Dwa, ja zostawiam sobie częstotliwość ustawioną na lotnisku, zobaczę kiedy złapię. Znaczy strzałka mi się wychyla, to więc może jest nie jest źle. Mam przerwę? Tak, jak najbardziej. To gasimy światło na ten czas. Nie, mamy tyle wahy, że ze spokojem możemy stać na tych obrotach w razie co rozkręcenia. To czekajcie, ja wysiądę ze śmigłowca i się odleję. Luz. Ja idę na faję. Jakbyście wołali, to dajcie mi chwilę, żebym doszedł do guzika, bo muszę wejść z powrotem do śmigła w razie co. Panie poruszniku, pan leje na drogę. Dobra, ja już wróciłem. Ale dowódca ma lanie. Dlatego jest dowódcą. Ten to musi mieć kokonas. Albo po prostu olewa sto.
Nie olewa sprawę, tylko pali sprawę jak już. Kto ja? Nie, ja. Nie, dowódca. Ty, ale wysiadłeś przynajmniej z tego śmigłowca, a nie tylko przy otwartych drzwiach. Ty, no przecież wysiadłem, byłem prawie przy Viperze. Dobra, może przesadziłem. Ale z 5 metrów od śmigła byłem. Ja tam cię widzę cały czas w środku. Magia. Te grzyby to chyba nie były pieczarki. Słuchajcie, mamy komplet. A na dzika to było słychać jak przez taką? Nie. Włączam światło. Czekaj chwilę, ja sobie częstotliwość ustawię lotniska. Trójka gotów. O, musiałem noktowizor wyczyścić, już od razu jest ciemniej. Dwa gotów. Dobra panowie, więc pójdziemy na wprost i potem zakręt w prawo. Uwaga, blisko drzewa tutaj przed nami, więc będziemy dosyć tutaj między nimi lawirować. Luźna formacja, dopóki nie wyjdziemy ze strefy. Uwaga, idę za 3, 2, 1. Idziemy z powrotem, tak jak żeśmy przylecieli, tylko tą polanę musimy okrążyć tutaj bardziej z prawej. Grupa w powietrzu. W sumie za miasto polecimy i dopiero wtedy w prawo wzdłuż gór. Myślę, że to będzie dobry pomysł, nie? Tak, patrzmy. Szukam aprobaty. Masz zastępcę dowódcy, to niech on wypowiada swoją opinię. O, jaki jad. Chodziłem tak toczno. Thank you.
Ale coś śmiesznie, bo gdzieś tu były te druty. Może przed sobą. Ta, te niższe, ale jeszcze były te wyższe. Ale ich nie widzę. Dobra, idę ponad drzewami teraz już. O, druty przede mną. Przed samym drugim lasem są druty. Dwa pokonał. Trzy pokonał. Czwartego druty pokonał. Tak na poważnie? Zwolnić ci? Ja coś tam was widzę jeszcze. Dobra, zwolnię do 80. To jest pojęcie względne, bo ja mam wrażenie, że się w ogóle prawie nie przesuwam. Że się prawie nie przesuwam. No tak, kurde, faktycznie. Możesz przyspieszyć. Dobra, przyspieszam. Bolszewnik, grupa Czajka, 10 mil przed lotniskiem docelowym i przechodzę na czas do lotniska. Roger Czajka, bolszewnik. To do nas? Do lotniska. Czajka na lotnisko zgłosiła się w kręgu do pasa. Wiem, ale potem coś tam reporting powiedział, ale nie słyszałem, co tam wywoływał po rusku. A ja chyba mam radio wyłączone. Prawym przyciskiem myszy kliknij na lewą gałkę. Nie, bo ja muszę tutaj, wiesz, kontrolować lot, więc nie będę się teraz... Nie, to nie musisz, My mamy to, wystarczy w zupełności. Jaki mieliśmy call sign? Woloboy? Woroboy. Woroboy Magic. Po podjęciu wszystkich grup żołnierzy wracamy na Sukumi. W tej chwili jakieś 7-8 mil od miejsca podjęcia numer 3. Thank you.
300 barometrycznie staram się trzymać. I lekko korekta w prawo kursu teraz. Czy to przed nami na wybrzeżu to lotnisko? Jeszcze nie, nie? Za blisko. Krzychu, pełna profeska, nie? Co, Krzychu? A pewnie na testie gadacie. Co taka cisza, nikt nic nie mówi? No jak przecież wszyscy mówimy. A, sorry, nie ten kanał. Co na testie gadacie? Nie, tutaj. Nikt nic nie mówi właśnie. No nie wiem. Jakoś tak wyszło, ale ładnie lecimy. Voroboy Magic. Podaj mi odległość, jaką mamy do Sukumi w tej chwili. 26, kursem 294. Przyjął 294, 26 mil, dzięki.
Jeszcze biorę Audi kurs 303. Skręć w lewo na 303. Tower, Woroboj, grupa 4 w tej chwili, śmigłowcy WH1 na południowy wschód od lotniska, gdzie się nie lepiej.
Viper Dante. Więc sprawdzam, czy żyjecie tak oczywiście. Dante żyje, słucha dowódcy. Rójka też żyje, tylko nikt nic nie odpowiada, to ja też nic nie gadam. No, nudny ten lot zrobiliście. Przeklinać nie możesz, to wiesz, że nudny. Co, Viper? Mówię, przeklinać nie możesz, to wiesz, że będzie nudny. Dlaczego nie mogę? Mogę. No tak mówię, że nie możesz. Tylko jak nie przeklinam, to nie mam nic do powiedzenia. No jedno wychodzi. Z najbardziej rozgadanych lotów teraz się zrobił najbardziej cichy. Trzeba by rozpowiedzieć, że złożyliśmy śluby milczenia albo coś. Nam to musisz się troszkę wykazać, żeby widzowie mieli jakąś rozrywkę. A weź śpiesz się do domu. Ja jestem w domu. Mal, ty też się możesz wykazać. Ty jesteś znany ze swoich wybitnych lądowań. Przecież ja wiecznie show nie będę robił. Musisz trzeba oddać pałeczkę. Dobrze widzę, że jesteś na prawo od pasa? Tak, dobrze widzisz. Ja się teraz zastanawiam, w którą stronę wiatr wieje. Tsukumi Tower, Waroboy One. Poproszę o warunki atmosferyczne w tej chwili na lotnisku, konkretnie o kierunek wiatru. Jesteście... Poczekaj chwilę. 2, 7, 8, 11 km. Jesteście na prawo od pasa, czyli was znosi w stronę lądu. Tak, ale pytałem o wiatr, jaki ma kierunek, bo nie wiem jak mamy lądować. Wiatr jest w kierunku 055. Przyjął, dzięki. Prawie ci odpowiedział warunki atmosferyczne. No, ja sobie wierzę Orbi RTB, kurs 279. Na naszej pierwszej, nie? Tak mniej więcej to lotnisko. A nie, tutaj jest przed nami centralnie, dobra, widzę. Zero pięć pięć wiatr. Czy będziemy musieli zawrócić, nie? Żeby sobie podejść. To chyba od czapy, bo z obu pasów będziemy mieli z boku ten wiatr, nie? Cześć, bo jeszcze nie patrzyłem na HSI, jak to jest tam ułożone w tej chwili, już ci mówię. No, w sumie jeden pies. To tak jak będziemy szli, tak będziemy lądować. Ja się ustawiłem już Gansiego. No, już powoli możemy, już. Zanim tam dolecimy, to jeszcze chwilę zajmie, ale już blisko. Teraz to będzie pas 5-0? Nie. Jaki to będzie teraz pas? 3-0 i w drugą stronę co? 12? Też tak mi się wydaje. Waroboy Tsukumi Tower, 4-ship, UH-1, podejście do pasa 12, 3 mile. Z tym, że my podchodzimy do 30 w tej chwili, zobacz na kierunek, na kompasie. Korekta do pasa 3-0.
nie wiem, co mnie odjebało. Stwierdziłem, że skoro idziemy w kierunku 30, to podchodzimy do 12. To nie wiem, co cię odjebało. Tak zwany brain fart. Albo over-engineering, jak niektórzy mówią. Za dużo zacząłem myśleć, zamiast po prostu spojrzeć. Pamięci nie zabrakło. O. Wyjaśni, szykuj mi kawę, potwierdź widoczność pasa. Woroboy, pas zasięgu wzroku. Przyjął pas wolny, zgoda na lądowanie. Informacyjnie wyłączam Night Vision i włączam światło lądowania. Ja to samo. A co jeszcze searchlighta włączę? Jeden na osi pasa, prawie na progu. Bliżej naszych stojanek będę zwalniał dopiero. Dwa nad progiem pasa. Trzy nad progiem pasa. Przyjął, ostatnia droga kołowania w prawo, będziemy zlatywać. Uważaj, mal, będę zwalniał. Przyjął. Mam dziwne wrażenie. A wydawało mi się, że to była droga kołowania, chyba minąłeś ją, czy mi się zdaje? Też mi się tak właśnie wydawało, bo widziałem tutaj... Nie, jeszcze jest jedna na końcu pasa. Jest... Anuluję, dwa do przodu. Jest jeszcze jedna. Myślałem, a w sumie tutaj też na stojankę od razu możemy pójść w prawo. To ja pójdę tu w prawo na stojankę po prostu i tyle. Srać drogę kołowania. Mam zabraknąć prawego orczyka w razie co? Mi zabrakło kawałek. Tu uwaga na miłsemki jakieś stojące.
Tu gdzieś za tym ostatnim Antonowem się ustawi. O matko, czyjaś lampa mi właśnie przywaliła. Na ziemi. Jeden też na ziemi. Wyłączamy się, czy czekamy jeszcze na Vipera? No ja się zacznę wyłączać, ale będę patrzył, jak zobaczę. Mi Tower, Woroboj 1 na ziemi, pas wolny, my na stojankach. No i pięknie. Nie zmieniało się.